Witam w takim razie oficjalnie serdecznie wszystkich naszych gości na webinarze Ochrona lokalnych lasów w kontekście systemowych problemów z ochroną przyrody. Nasze spotkanie planowane jest na około 1,5 godziny. Około 40-45 minut będzie trwało wystąpienie pana Jerzego Parusela. Ono będzie też podzielone na dwie części. Zaczniemy od systemowych problemów z ochroną przyrody, a później ta druga część to będzie taka instrukcja dla obywatela, co ja mogę zrobić, co możemy zrobić razem wspólnie z innymi obywatelami, by chronić lokalne lasy i lokalną przyrodę. Muszę też jeszcze powiedzieć taką oficjalną formułkę, że ten webinar jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Teraz bardzo chciałabym przedstawić naszego gościa, doktora Jerzego Parusela. Myślę, że mogę powiedzieć, że doktor Jerzy Parusel jest przyjacielem pracowni i zna pracownię od dekad. Na początku lat 90. uczestniczył w spotkaniu z Arnenesem, kiedy Arnenes był w Polsce. Arnenes jest twórcą filozofii głębokiej ekologii, z której wywodzi się ruch, z której wywodzi się pracownia. I nasz gość jest doktorem nauk biologicznych, jest leśnikiem, jest wieloletnim pracownikiem Babiogórskiego Parku Narodowego, ćwierć wieku dyrektorem Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, autorem wielu, ponad 500, prawie 600 publikacji naukowych, redaktorem naczelnym kwartalnika Przyroda Górnego Śląska. W ostatnich latach pan doktor Jerzy Parusel zajmuje się właśnie ochroną lokalnych lasów i o tym będziemy dzisiaj mówić. Ja bym jeszcze, zanim oddam głos, bardzo serdecznie chciała zachęcić Państwa do sięgnięcia po październikowe wydanie Dzikie Życie, gdzie znajdziecie obszerny wywiad z naszym gościem. Ten wywiad nie jest głównie stricte poświęcony tematowi ochrony lokalnych lasów. O tym jest nasz dzisiejszy webinar. Ten wywiad, który Państwu polecam, on dotyczy tego ćwierć wieku, głównie historii Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Polecam ten wywiad, polecam to październikowe wydanie Dzikie Życie, jak i prenumeratę pisma. Ono będzie już dostępne w salonach Empik w przyszłym tygodniu, a już jutro myślę, że będzie dostępne, możliwe do pobrania jako e-wydanie. Jeszcze tylko trzy słowa o agendzie dzisiejszego spotkania. Powiedziałam na początku 40-45 minut wykład i później przejdziemy do tej części pytań i odpowiedzi. Proszę te pytania, ja włączę taką specjalną formułę question and answer, to będzie proste, będę moderować, wybierać te pytania. Lepiej by było je zadawać nie w trakcie, można je sobie zanotować i później, gdy przejdziemy do tej części pytań i odpowiedzi, to wtedy będzie ten moment, żeby je zadać. I jeszcze jedna ważna informacja, ten webinar jest nagrywany, on później będzie dostępny na kanale YouTube pracowni i to jest chyba wszystko z informacji organizacyjnych. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam i oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Czy mogę już tak rozpocząć? Tak, ja już się minimalizuję. Dobrze. Witam serdecznie tych, którym los czy ochrona małych, lokalnych lasów leży na sercu. Chciałbym tutaj na wstępie wytłumaczyć się, czy usprawiedliwić się, że co prawda otrzymałem propozycję z pracowni, z którą się przyjaźnię, jak tutaj zaznaczono, że będzie to wykład właśnie o ochronie lokalnych lasów w kontekście systemowych problemów ochrony przyrody w Polsce, ale muszę powiedzieć, że nie jestem przygotowany na dziś, żeby to faktycznie w takim pełnym zakresie tych systemowych problemów ochrony przyrody w Polsce Państwu przedstawić, dlatego proponuję to ten dzisiejszy wykład potraktować jako zupełne pierwsze przybliżenie problemów właśnie tych ochrony przyrody w Polsce, tak zupełnie ad hoc,
na potrzeby tego dzisiejszego wykładu o ochronie lokalnych lasów, ale niewątpliwie problemy ochrony lokalnych lasów wynikają z problemów systemowych ochrony przyrody. To tyle tytułem wytłumaczenia się ewentualnie z innymi oczekiwaniami i ewentualnie wyborami dzisiejszego seminarium przez uczestników. Drugie to chciałem jeszcze dodać informację o sobie, nie żeby się chwalić, ale żeby tutaj była jasność, jeśli chodzi o lasy, że mówimy o lasach, więc muszę powiedzieć, że jestem członkiem Forum Ekologicznego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. Jest to organ powołany zgodnie z przepisami wewnętrznymi Lasów Państwowych i takim zostałem do takiego grona poproszony. I dlatego mój głos z jednej strony muszę ważyć jako członek tegoż gremium, a z drugiej strony chciałbym zaznaczyć, że ci, którzy słuchają, niech ważą ten głos członka regionalny, znaczy Forum Ekologicznego jako organu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. To tyle tytułem wstępu. Jeśli chodzi o tą pierwszą część, czyli systemowych problemów ochrony przyrody w Polsce, to tak króciutko tutaj podaję zagadnienia, czy właśnie problemy, z którymi ja się spotykałem, spotykam się i to jest właściwie moje doświadczenie wyłącznie, a więc nie jest to jakby analiza właśnie całościowa tych problemów systemowej ochrony przyrody. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek się takim czymś zajmuje. Kiedyś Państwowa Rada Ochrony Przyrody co jakiś czas przygotowywała taki dokument, w którym określała, w którym miejscu jesteśmy z ochroną przyrody w Polsce. Ostatnio takich dokumentów nie czytałem. Dlatego to jest zupełnie, absolutnie autorskie, bazujące na doświadczeniu własnym, ujęcie, po prostu takie niepełne. A więc tak króciutko, te problemy to złe prawo ochrony przyrody, a właściwie jego psucie, na przykład lobbystyczne wyłączanie różnych gatunków, różnych elementów zasobów przyrody od zakazów. Tu mam na myśli rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody o ochronie gatunkowej generalnie roślin, zwierząt i grzybów. Jak Państwo mogą, znają może te przepisy, czyli wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, tam mamy takie sformułowania jak z wyjątkiem racjonalnej gospodarki leśnej i innych, też oczywiście rolnictwo i tak dalej, albo jeżeli technologia prac nie pozwala zachować, nie powiedzmy zakazu. A więc mamy sytuację taką, że rozporządzenie o ochronie gatunkowej jest wydawane, znaczy chroni technologię prac, a nie gatunki, dla których to zarządzenie zostało wydane. Prawo jest niekompletne, na przykład ochrony przyrody, na przykład obowiązek sporządzania programu ochrony gatunków zagrożonych nie ma się nijak do, logiczne byłoby, jeżeli jest obowiązek organów ochrony przyrody do sporządzania programów ochrony gatunków zagrożonych, to ta władza, czyli to państwo, ten system oceny zagrożenia gatunków organizuje. Tak nie jest, proszę Państwa. I tymi, którzy wydają z siebie, z własnej miłości do przyrody i zaangażowania odpowiedzialności za te zasoby, są instytucje naukowe. I to te oceny zagrożenia, listy tak zwane, nie, czy ewentualnie czerwone księgi, to jest dokument, który powinien być dokumentem przez rząd spożądanym według określonych metodyk, w określonym cyklu czasowym. Tego nie mamy. Oczywiście kolejnym mankamentem, ale to on może jest też oczywiście systemowym, czyli nieprzestrzeganie prawa. Na przykład prognozy oddziały na środowisko, które sporządzają leśnicy dla planu urządzenia lasu, są dokumentami, które są sprzeczne w swojej metodyce z ustawą o dostępie do informacji publicznej. To jedno. Drugie, ten dokument w oparciu właśnie o to prawo, które tak zostało wylobowane, pozwala ten plan urządzania lasu, czy projekt urządzania u lasu, przeprowadzić wobec niego strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko,
mimo że, proszę Państwa, takie dokumenty tej strategicznej ocenie podlegają, w których nie ma, są to dokumenty strategiczne, natomiast trudno nazwać projekt planu urządzenia lasu dla konkretnego nadleśnictwa, w którym poziomem operacyjnym decyzji gospodarczych jest wydzielenie, że to załatwiamy prognozą, tą procedurą strategiczną. Plan urządzania lasu powinien być poddany ocenie pełnej, taką jak każdy inwestor musi wykonać. Inwentaryzacja, raport oddziaływania na środowisko sporządzany przez niezależnych specjalistów. Kolejny mankament w systemie to niska szkodliwość społeczna czynów zabronionych wobec przyrody. Tu podam, że brakuje nam dobrych policjantów, brakuje nam dobrych prokuratorów i brakuje nam dobrych sędziów przyrody i ochrony przyrody. Na pewno wielu z Was doznało kontaktu z tymi organami, które powinny stać na straży przyrody. Kolejnym mankamentem, który może z samego nie wynika z prawodawstwa, ale jest efektem tolerowania, jest niska jakość prognoz oddziaływania na środowisko, przedsięwzięć na środowisko, dowolność wykonawstwa i ich zakresu. Nie ma przynajmniej minimalnego standardu metodycznego sporządzania prognoz w Polsce. Jedyne, co się ostatnio ukazało, proszę Państwa, to są wymogi standardów edycyjnych, proszę Państwa, do dokumentów sporządzanych. To jest ostatnie, jedno z ostatnich rozporządzeń, gdzie mamy określone wielkości czcionki w Wordzie. A przecież nie o to przecież chodzi. Kolejny mankament to fikcja prawna konsultacji społecznych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Mój głos się nie liczy. Odpowiedź organu sporządzającego dokument jest niezaskarżalna. To głos ostatni i ostateczny. Tyle tytułem wprowadzenia, bo te wątki, które tutaj poruszyłem i tak na szybko, nie powiedzmy, starałem się z tego zrobić problemy systemowe, one po prostu w praktyce potem ochrony tych lasów lokalnych no, wychodzą i są no, po prostu pokazują, nie? Czyli właściwie tą całą mankamenty właśnie tego systemu ochrony przyrody. Teraz może już do tej części zasadniczej, to muszę powiedzieć, że tutaj chciałbym skorzystać z takiego streszczenia, które wykonałem na rzecz lasów i obywateli, czyli właśnie sporządzenie takiej instrukcji dla obywateli troszczących się o nasze lasy. Także tutaj będę korzystał właśnie z tych przemyśleń, które niedawno po prostu sformalizowałem w postaci zapisu tej instrukcji. Ona jeszcze jest, chyba nie jest dostępna jeszcze publicznie, bo ciągle ją trudno zamknąć ze względu na dokonujące się zmiany również w prawie u leśników, chociażby ostatnie zarządzenie numer 58, które właśnie wprowadza instytucję lasu w oznaczeniu społecznym, jak również wcześniejsza instrukcja, znaczy zarządzenie wewnętrzne lasów państwowych o zmieniającej instrukcję urządzenia lasu, która ingeruje w tak zwaną komisję projektu planu, a właściwie ją likwiduje. Także to ciągle właśnie mamy jakieś niedomogi, żeby zamknąć tę instrukcję do końca. Wracając teraz do lasu, będziemy mówić oczywiście tutaj tylko i wyłącznie o lasach, które są własnością Skarbu Państwa, a więc co do wypowiadania się na ich temat, każdy z nas jako współwłaściciel tego Skarbu Narodowego mamy pełne prawo. Pomijam tutaj całkowicie zagadnienie związane nie powiedzmy z ochroną lasów, które nie są własnością państwa. Nie znam problemów, ale myślę, że należy spodziewać się, że tam może być, że diagnoza tego co mamy w lasach państwowych, że może być podobna do tego, co jest po prostu w lasach innej własności. Także to tutaj będziemy rozważać tylko i wyłącznie te zagadnienia, na które teoretycznie mamy wpływ jako współwłaściciele tegoż lasu.
I cała troska właściwie o ten las lokalny wiąże się i właściwie krąży wokół planu urządzania lasu, czyli takiego dokumentu, który sporządzają leśnicy co 10 lat zgodnie z instrukcją według określonych procedur czasowych, nie powiedzmy zakresu merytorycznego i tak dalej, więc to są właśnie dokumenty, które muszę przyznać, że jest to opracowywanie projektu planu, jest procedurą publiczną, jest ona transparentna i każdy z nas przynajmniej na 2 lata przed zakończeniem, nie powiedzmy jakby, czy ekspiracją obecnie obowiązującego planu ma możliwość uczestniczenia już na 2 lata przed skończeniem się danego okresu gospodarczego i możemy, jest zaproszenie i możemy w tym uczestniczyć. Także należy mieć na uwadze to, że te procedury są publicznie dostępne i osoby, które interesują się losem lasów, drzewostanów, które odwiedzają, zwłaszcza tych, które ukochali i kochają, więc po prostu należy tych spraw pilnować właśnie poprzez zaglądanie do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa czy też Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, które w zakładce Co robimy i plany urządzenia lasu wykazują aktualny stan, nie powiedzmy aktualności poszczególnych planów i tego, co robią, czy to są poszczególne etapy procedur dla poszczególnych nadleśnictw. Tam należy szukać źródła informacji na temat, gdzie jesteśmy z tym lasem naszym. Oczywiście, że można oczywiście w cyklach 10-letnich interesować się tym lasem, ale myślę, że należy tym lasem interesować się cały czas, bo tylko wtedy możemy po prostu inaczej, znaczy właściwie działać, możemy interweniować. Z góry tutaj uprzedzam, że musimy mieć świadomość tego, że nasze uwagi, które być może będą pracochłonne, które zaangażują naszą moc emocjonalną i merytoryczną wiedzę, że mogą być przez leśników nieprzyjęte. Ale tu bym tego nie przesądzał i nie oceniał i zapraszałbym jako nie traktowania tego jako braku zachęty do działania na rzecz lasów, bo to zainteresowanie lasem powinno być stałe. Dlatego tutaj takich kilka, można powiedzieć, dekalog bym powiedział tego, co każdy z nas może robić na rzecz lasów. Po pierwsze, chodź codziennie do swojego lasu i zachęca innych, aby to robili. To jest początek, bo jeżeli nie będziemy chodzić do lasu, to nic o nim wiedzieć nie będziemy. No i ten las będzie przez innych urządzany. Drugie to oczywiście samochodzenie to jest za mało, żeby brać udział w sposób aktywny w kształtowaniu tego lasu i jego przyszłości. Należy się uczyć tego lasu. Zachęcam do poznawania tego lasu. Należy się nauczyć interpretować stan tego lasu. Czy jest to las naturalny, czy zbliżony do naturalnego, czy też może las przekształcony przez człowieka. Trzeba mieć na uwadze, że las jest to samopodtrzymujący się ekosystem lądowy, który jest złożony głównie z drzew, który wykształcił się spontanicznie po ustąpieniu lodowca w wyniku sukcesji i procesów ekologicznych trwających już kilka tysięcy lat. Trzeba poznać właśnie tą historię naturalną twojego lasu, aby lepiej zrozumieć ten las i tą wiedzą, którą osiągnęliście o swoim lesie, dzielcie się po prostu z innymi. Kolejne przesłanie to, żeby nauczyć się rozpoznawać chronione, rzadkie i zagrożone gatunki grzybów, roślin, zwierząt, siedliska przyrodnicze, więc te elementy właśnie struktury lasu twojego, który
no po prostu są istotne z punktu widzenia zarządzania tą przestrzenią, a zwłaszcza ochroną tychże rzadkości, bo przecież chyba dla tych między innymi też, oczywiście pomijam inne motywy ochrony, nie powiedzmy mojego lasu, które są równoważne. Nie jest istotne, czy tam jest coś chronionego, bo być może ten las ma inny walor, który jest warty ochrony. No więc to nie jest oczywiście takie ważne, że musimy się znać na roślinach czy gatunkach chronionych. Ale wydaje mi się, że to jest pomocne, dlatego że występowanie tych elementów chronionych jest niewątpliwie ważnym faktem przy jakby no, ustalaniu celów ochrony, czy też walki powiedzmy o to miejsce, bo być może, że inne walory nie przekonują, nie przekonają innych, a zwłaszcza gospodarzy tych lasów do tego, żeby zaprzestać nim coś, co wam się nie podoba. Także te wszystkie obserwacje własne, jeżeli już jesteście, nie powiedzmy, rozpoznani, znaczy rozpoznajecie te wszystkie elementy, to należy niezwłocznie tą wiedzą, obserwacją dzielić się z leśnikami za potwierdzeniem. Bardzo bym prosił, żeby to nie było bez dokumentu i te wszystkie cenne elementy należy zgłaszać leśnikom i wnioskować o ich ochronę. Jest wtedy szansa, nie powiedzmy, ochrony tych poszczególnych starowni, zarówno w trakcie gospodarczych czynności, jak również później w sporządzaniu kolejnej edycji, nie powiedzmy, planu urządzania lasu. I oczywiście można również skorzystać z zasobów, nie powiedzmy, innych, którzy też gromadzą, ewentualnie zachęcić ich do gromadzenia danych. Mam na myśli regionalne dyrekcje ochrony środowiska, muzea lokalne, czy specjalistów, którzy działają na rzecz, czy organizacje pozarządowe, które również nie prowadzą jakieś inwentaryzacje, żeby budować właśnie tą bazę danych, nie powiedzmy, o elementach różnorodności biologicznej dla danego nadleśnictwa, czy też konkretnie dla mojego lasu. Także jest to niezbędne, nie powiedzmy, do wykorzystania ochrony tych właśnie stanowisk rzadkości różnorodności biologicznej przed zniszczeniem. Kolejny etap to jest również zadanie następne dla miłujących las, żeby być skuteczniejszym, to zdobywanie wiedzy o lesie i leśnictwie i gospodarce leśnej, bo niewątpliwie jeśli chcemy wejść w dialog z gospodarzem lasu, jakim jest leśnik, wykształcony zawodowo w swojej nomenklaturze, instrukcje w świecie niepewnych pojęć, to oczywiście musimy nauczyć się tego aparatu pojęciowego, jak również myślenia i uzasadnień, więc należy być właśnie otwartym na to i oczywiście być krytycznym na argumenty naukowe i praktyczne leśników, bo niewątpliwie na każdym etapie naszych działań w zakresie ochrony takiego lasu to niewątpliwie do takich dyskusji może dochodzić i tutaj no, musimy mieć mocne argumenty na rzecz tego, co przekazują nam leśnicy i co może wydawać się, że może być argumentem racjonalnym, niepodważalnym. Dlatego zachęcam do własnych studiów nad lasem, nad życiem lasu jako takiego i to taką konkluzją tego powiem wam, że należy pamiętać, że las bez leśnika poradzi sobie. Tak jak powiedziałem, jest to efekt, czy właściwie jest to stadium, czy formacja roślina, która sobie bez leśnika da rady. Natomiast leśnik bez lasu sobie nie poradzi. Dlatego trzeba rozróżnić las od leśnika i las od gospodarki leśnej. Mamy tutaj dwa światy, z których jeden powinien być zrozumiany przez nas doskonale, żeby wiedzieć, bo świadomie bronić. Natomiast należy wejść jak najgłębiej w tok myślenia leśnika, żeby móc swoją wiedzę obronić przed wiedzą leśnika. Tą historię, o której mówiłem też, że historię nie tylko naturalną należy poznawać, również gospodarczą. Jest to ważne, powiedzmy, te antropologiczne przekształcenia są ważne, dlatego że
to jest też często argument, nie, powiedzmy przy dyskusjach z leśnikami, czyli że to wszystko jest zniekształcone i to wszystko wymaga przebudowy. Należy sobie zadać sobie pytanie i leśnikom, czy twój las mógłby być urządzony inaczej? I dziel się tymi swoimi przemyśleniami i wiedzą gospodarczą o lesie, nie tylko z gospodarzem tego lasu, ale również z nim. Kolejny punkt to należy, chodząc po lesie codziennie, żeby się interesować tym, co robią inni odwiedzający ten las, i należy zwracać uwagę tym, którzy robią coś niedobrego dla twojego lasu. I należy informować o tym, co jest dobre i złe dla twojego lasu, czyli po prostu poszerzać tą bazę komunikacyjną i budowania społeczności lokalnych wokół lasu, czy jego problemów. Oczywiście należy się interesować tym, co robią leśnicy. Ja mówiłem o tym wcześniej właśnie przy śledzeniu Biuletynu Informacji Publicznej. Trzeba właśnie wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy realizacji planu. Ważne jest nawiązanie kontaktu i dialogu z gospodarzem lasu. Należy tutaj no, po prostu to zrobić, gdyż no, bez dialogu to nie będzie współpracy i może nie być efektu pozytywnego dla lasu, na którym nam zależy. To jest ważne też to poznawanie tego, co jest robione w lesie, a plus to, co wcześniej powiedziałem o stanowisku gatunków roślin chronionych, zwierząt i tak dalej, to może być nawet wykorzystane do procedur, które no, mają charakter no, nie dialogu, bo tutaj mówię o ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku, ale właśnie to pozwala, to znaczy zapoznanie się z tym, co zamierzają leśnicy w stosunku do tego, co podlega na przykład ochronie, czy też właśnie można wykorzystać do ochrony tych stanowisk ustawę o szkodową tak zwaną, to właśnie jest właśnie ten moment, kiedy właśnie możemy skonfrontować naszą wiedzę z tym, co jest planowane wobec tego lasu i w ten sposób należy reagować, to znaczy w sposób jakby specjalistyczny, profesjonalny, że właśnie te wszystkie elementy wiedzy, które posiadamy, a które przekazaliśmy też leśnikom, ewentualnie robi się to w trakcie, nie, powiedzmy, projektu planu urządzania lasu, to należy właśnie to w ten sposób wykorzystać tą wiedzę, żeby w ten sposób próbować ochronić ten las przed zamierzeniami niekorzystnymi dla gatunków czy elementów cennych środowiska, które podlegają ochronie. To należy również oczywiście wykorzystać do też konsultowania, powiedzmy, tej wiedzy z organizacjami pozarządowymi, które mają większe doświadczenie w składaniu, nie, powiedzmy, skarg czy właśnie zgłaszaniu szkód, bo muszę powiedzieć, że nie jest to łatwa czynność i bardzo często jest ona nieskuteczna. A ustawa o ochronie, znaczy szkodowa tak zwana, no jest trudna i właściwie niewiele tych zgłoszeń szkód faktycznie jest później rozpatrywanych i uznawanych za szkodę. A szkoda, bo to faktycznie jest bardzo trudny temat i niestety prawo tutaj nie sprzyja właśnie, aczkolwiek być może obiektywizuje sposób postępowania ze szkodą, ale po prostu nie służy ochronie, zwłaszcza elementów, które są zagrożone. Także ta pomoc, nie powiedzmy, tej organizacji, czy nawet wręcz, nie powiedzmy, regionalnego dyrektora ochrony środowiska właśnie w przedstawieniu problemów mogły pomóc przygotować, nie powiedzmy, takie czy wszcząć postępowania administracyjne w sprawie zgłoszonej szkody. To oczywiście może być po prostu pomocne w ochronie naszego lasu, a zwłaszcza elementów, które znamy czy też doceniamy. Trzeba oczywiście interesować się też, jakie plany są nie tylko na 10 lat, ale te, które, bo być może, że to oczywiście można to różnymi procedurami tam próbować zmienić, natomiast należy interesować się również, jakie plany ma leśnik na dany rok. Można zaglądać znowu do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie mamy zamówienia publiczne
gdzie mają Państwo tam też wykaz, nie powiedzmy, czynności, które będą zlecane, wykonywane właśnie na rzecz w danym roku gospodarczym i tam również są właśnie podane konkretne pozycje, niektóre będą wykonywane, tak zwane pozycje, czyli te czynności, które są zaplanowane dla każdego wydzielenia w danym roku, w tym cyklu dziesięcioletnim, jaki jest przewidziany dla całości nadleśnictwa, więc to właśnie również prześledzenie tego, tam mają Państwo też również podane sposoby wykonywania, czyli tam jest taka wskazówka techniczna, prac technicznych czy technologicznych, jakie czynności będą wykonywane, jak należy, to jest taki słownik, można powiedzieć, w którym możecie sobie zobaczyć i ocenić skutki danej czynności typu melioracja, to są takie pojęcia bardzo specjalistyczne, które w operacie, czyli w tak zwanym planie urządzania, w opisie taksacyjnym są zapisane, a które możemy sobie, nie powiem, podglądać również na mapie banku danych o lasach, gdzie w opisie taksacyjnym mamy podane dodaną wskazówkę. I właśnie to, w jaki sposób dana wskazówka jest zrobiona, jest tam w tym właśnie zamówieniu publicznym. To jest odpowiedni załącznik, w którym jest podane, które technologie, niektóre są, nie powiedzmy, dla danego wydzielenia przewidziane i one oczywiście to mają jakieś kalkulacje. Teraz, jeżeli chodzi o gatunki chronione roślin i zwierząt, to jeżeli znamy, mamy wiedzę, nie powiedzmy, o tym, jakie są stanowiska, należy sprawdzić, czy nadleśnictwo wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Także to jest też czynność, która no, po prostu jest do sprawdzenia w dokumentacji i właściwie można uzyskać informacje poprzez no, dostęp do, znaczy w oparciu o procedurę dostępu do informacji publicznej. I to właśnie moim zdaniem jest tutaj też pomocne, nie? To znaczy, żeby zainterweniować no, w momencie, kiedy właściwie wiemy już, bo te przetargi są gdzieś w listopadzie, już są zamieszczone na stronach internetowych, a czynności są często wykonywane troszkę później, więc mamy czas na to, żeby sformułować też nasze zastrzeżenia dotyczące właśnie losu stanowisk znanych nam gatunków roślin i zwierząt czy grzybów. Ważne jest również to, nie tylko co leśnicy wobec tego lasu zamierzają, ale co zamierzają wobec Twojego lasu władze samorządu gminnego i wojewódzkiego oraz rządowego. Przecież dzieją się rzeczy, które dotyczą też całych lasów, a więc trzeba by właśnie się interesować zarówno tą częścią niedokumentacji planistycznej, czyli zarówno studium uwarunkowań kierunku zarysu przestrzennego, planów miejscowych, prognoz do nich i to po prostu też wymaga śledzenia. To jest też niepewny element, który no, może decydować o tym, że coś złego się może stać wobec mojego lasu. Już nie konkretnie, jeżeli chodzi o to, co leśnik zrobi w tym lesie, ale na przykład może to być jakaś inwestycja, która po prostu całkowicie unicestwi ten las, ponieważ poprowadzą tam autostradę A4 bis na przykład. Także jest to ważne też, żeby śledzić właśnie te czynności zewnętrzne, które właśnie też mogą rzutować na to, czy ten nasz las będzie jeszcze trwał, czy też zostanie zmieciony przez centralną kolej i tak dalej. Także jest to faktycznie ważne też, żeby uczestniczyć też i śledzić te wszystkie projekty, które dotyczą takiej skali makro, właśnie dotyczą inwestycji, zwłaszcza liniowych, które po prostu, no i tutaj sądzę, że w tych przypadkach właśnie, kiedy mamy do czynienia z inwestycjami liniowymi, które mogą prowadzić do fragmentacji lasu, czy wręcz do likwidacji niektórych fragmentów, to tutaj myślę, że ci, którzy miłują las, znajdą współpracowników, czy też właśnie nawet orędowników też działań na rzecz właśnie przeciwstawienia się temu wśród leśników. Także myślę, że tutaj w tych sprawach nie, to tutaj leśnik i miłujący las dany
nie będący leśnikiem, są po jednej stronie barykady o to, czy ten las będzie, czy nie. Zachęcam też do przygotowania własnego planu ochrony i zagospodarowania lasu, co oczywiście jest takim wyzwaniem, które tutaj podaję jako przykład taki no, już końcowy, bym powiedział, naszej specjalizacji w zakresie naszego lasu. I wydaje mi się, że warto by się nauczyć właśnie, zacząć oczywiście od małych rzeczy, czyli poprzez takie konkretne działania na rzecz ochrony poszczególnych elementów czy fragmentów lasu. Należałoby się nauczyć opracować wnioski do organów ochrony przyrody właśnie o ustanowienie pomnika przyrody, użytku ekologicznego, zespołu przyrody krajobrazowego i nawet rezerwatu przyrody. Także to jest no, po prostu też umiejętność, która służy. Oczywiście można do tego zachęcić, czy też pozyskać informacje, nie powiedzmy, o osobach, które są już troszeczkę bardziej zaawansowane w tych działaniach i które mogą nas wesprzeć, czy też już na tym terenie działają. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pomniki przyrody, wydawałoby się, że rzecz tak oczywista, jak stare drzewa, że nie powinniśmy mieć problemu ze starymi drzewami, z ochroną, również u leśników. Ale okazuje się, że nieliczne są przykłady dobre. Ja tutaj podam jeden taki, który jest negatywny i jeden, który jest pozytywny. Jeden negatywny to jest, proszę Państwa, przepisywanie w programie ochrony przyrody. Nie powiem do jakiego nadleśnictwa, żeby nie robić tutaj czarnego PR-u. Przepisuje się co 10 lat do programu ochrony przyrody, że ta aleja drzew wymaga, znaczy jest cenna i wymaga ochrony, że te ileś tam drzew, nawet jest tabelka wymagająca, znaczy wykazująca te stare, te drzewostany, te drzewa projektowane do ochrony i co? Po 10 latach jest to przepisywane do następnego programu ochrony przyrody. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany cytatem dokładnym, z którego to jest planu, znaczy programu ochrony przyrody, to chętnie służy. Ale jest pozytywny też przykład, mianowicie, aczkolwiek za chwilę powiem, czy on jest pozytywny do końca, ukazało się, proszę Państwa, zarządzenie regionalnego dyrektora, który na razie ja znam tylko to, regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie, który po prostu, to jest zarządzenie dotyczące właśnie no, po prostu wykonywania ochrony przyrody na terenie właśnie nadleśnictw, gdzie po prostu drzewa, które osiągają kryteria drzew pomnikowych, te są określone w rozporządzeniu z 2017 roku, one nie są, znaczy nie powinny być wycinane. I to jest ten kierunek, do którego zachęcam również słuchających mnie leśników. Wydaje mi się, że to właśnie tak powinno być. Nie powinno być problemu, bo jeżeli przez dziesiątki lat dopracowywaliśmy się, nie powiedzmy, tych kryteriów uznawania drzew za drzewa pomnikowe, i mamy już tu pewną tabelę, nie powiedzmy, kryteriów obwodowych, co nie było łatwe, jak widać, bo przecież ci, którzy działali w ochronie przyrody, zwłaszcza pomników przyrody, to wiedzą, że były różne szkoły i różne wymiary, więc tutaj od uznaniowości nie, to znaczy bardzo dużo zależało. W tej chwili mamy próbę standaryzacji wymiarów drzew pomnikowych, która jest obowiązująca w całym kraju, więc moim zdaniem jednym takim zarządzeniem chronimy te wszystkie drzewa na terenie danej regionalnej dyrekcji. Zachęcam dyrektorów pozostałych 15 czy iluś tam tych regionalnych dyrekcji, zróbmy to. Ochrońmy te drzewa o kryteriach pomnikowych jednym zarządzeniem wewnętrznym Lasów Państwowych. Także jest to taka właśnie drobna sprawa, ale też skuteczna, bo przecież za ochroną takiego jednego drzewa kryje się wiele. To wydaje nam się, że takie indywidualna ochrona, że to jest mało znacząca. Nie. Nie, dlatego że każdy z takich drzew jest lub może być domem dla bardzo wielu innych gatunków, bezcennych również,
które no po prostu bez tych starych drzew sobie nie dadzą rady, a plany urządzania zmiotą je, znaczy realizacja planów urządzania zmiecie je całkowicie. I tutaj nie pomoże nawet zachowywanie tych 5%, bo one po drodze zostaną gdzieś zatracone. Także to są takie elementy, które no po prostu proste do wykonania. I ostatni taki podsumowujący punkt dotyczący tego dekalogu dla troszczącego się o swój las, to jest, żeby te wszystkie działania, które tutaj przedstawiłem, czy zaproponowałem, że one wymagają stałego i zorganizowanego zaangażowania strony społecznej. Z tym mamy problem, strona społeczna, my mamy z tym problem, bo organizujemy się w sytuacjach właśnie nadzwyczajnych i taką sytuacją nadzwyczajną od co najmniej 2 lat jest właśnie, są protesty ogólnopolskie w Polsce, nie powiedzmy dotyczące lasów. Świetnie o tym informują lasy i obywatele, gdzie mamy po prostu przesiedzone ponad 300 konfliktów w skali kraju. A więc jest to niewątpliwie duży wysiłek społeczny, to zaangażowanie społeczne i odkrycie właśnie po raz pierwszy właśnie tego, że coś może od nas zależeć. I dlatego ja tak bym proponował, żeby wybrać spośród tych aktywistów danego lasu, po wcześniejszym skrzyknięciu się, bo być może jest nas więcej, żeby wyznaczyć takiego społecznego opiekuna lasu, który może ma więcej czasu, który ma trochę więcej wiedzy, który byłby, czy też ewentualnie nawet całego komitetu społecznego, nie powiedzmy opieki nad lasem. I taka osoba, czy komitet miałby mandat strony społecznej do inicjowania, prowadzenia i koordynowania działań na rzecz ochrony i zagospodarowania lasu, mającego znaczenie dla lokalnych społeczności. To napisałem, słuchajcie, zanim ukazało się zarządzenie numer 58 dyrektora generalnego o lasach, znaczy o wytycznych dotyczących lasów społecznie użytecznych, gdzie tam w jednym z tych rozwiązań są właśnie takie działania, które, znaczy takie zapisy, które mówią o tym, że to jest artykuł czy paragraf 14 od ustęp od 3 do 5, w których właśnie jest mowa o podejmowaniu dialogu, który powinien być zawsze prowadzony i o tym, że pewne czynności gospodarcze można na bieżąco konsultować ze społecznością lokalną. Także to jest to, co właśnie do czego zmierzamy i sądzę, że to zarządzenie, które właśnie daje taką nadzieję dla tych, którzy chcą działać na rzecz przyrody, no to właśnie taką drogę należy no po prostu poprzez organizację własną, czy występowanie właśnie z inicjatywą i podejmowania dialogu występować, bo inaczej po prostu ten las, jeżeli nie będziemy się interesować, będzie zagospodarowany inaczej. Może nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie chcielibyśmy, żeby tak mogły taki las nasze dzieci odebrać, czy też teraz takie króciutkie etapy dotyczące jeszcze, króciutko bym podał jeszcze etapy dotyczące samej procedury, powiedzmy prac nad planem urządzania lasu, dlatego że to jest, nie powiedzmy, procedury są, one są określone przepisami wewnętrznymi leśników, czyli aktami prawa wewnętrznego lasów państwowych, jest to instrukcja urządzania lasu, która podlega, nie powiedzmy, też jednak okazuje się, że właśnie modyfikacją, czy też zmianą. Kolejna będzie, jest zapowiadana na przyszły rok. Nie wiadomo, nie powiedzmy, w którym kierunku ta instrukcja zostanie zmieniona. No, sądząc po tych, chociażby tej ostatniej nowelizacji, nie powiedzmy, tego zarządzenia z 2019 roku, w którym zlikwidowano komisję projektu planu. Czyli to był taki organ, który był, znaczy czy ciało, które było powoływane po zakończeniu, po zebraniu wszystkich, nie powiedzmy, uwag w ramach konsultacji społecznych i to miało być spotkanie w formie debaty publicznej nad rozważeniem, to znaczy wszystkich uwag, czyli coś, co można powiedzieć jakimś modelem demokracji leśno-gospodarczej by było. No niestety ta komisja założeń planu została zlikwidowana. Jest ona zastąpiona w nowym zarządzeniu, ale tylko dotyczy ona lasów społecznie użytecznych, ale tylko części, nie powiedzmy, gospodarki leśnej.
gdzie powołuje się, zastępuje się Komisję Założeń Planu, zastępuje się Komisją Zespołem Lokalnej Współpracy. Także to niestety zostało zlikwidowane. Szkoda, dlatego że to jest niedobre dla leśników. Nie? Tutaj mówię to jako leśnik, dlatego że oczywiście proces, nie, powiedzmy, tworzenia planu jest, moim zdaniem, jest transparentny, jest publicznie dostępny, bierze w nim udział społeczeństwo, ale Komisja Założeń Planu była taką kwintesencją, nie, powiedzmy, tej demokracji, tego całego podejmowania wspólnego decyzji, gdzie dyskutujemy nad odpowiedziami, dyskutujemy nad pytaniami, dyskutujemy nad uwagami i w toku dyskusji jest ostateczna wersja przygotowywana projektu planu. To zostało odebrane nam jako społeczeństwu i to odebrali sobie leśnicy sami z siebie. Teraz króciutko jeszcze o tych takich dwóch etapach, które dotyczą właśnie, to jest praca, to jest Komisja Założeń Planu. Jak mówiłem, właśnie ona jest, jej procedura, nie, powiedzmy, jej postępowanie jest określone w artykule, w paragrafach 125 i 126 instrukcji urządzania lasu i ta aktywność właśnie społeczna powinna być w momencie, kiedy te dwa lata wcześniej, kiedy jest zapowiedź, że będzie przystąpienie do planu, już powinniśmy, a oczywiście mówiłem o tym, żeby być cały czas na bieżąco z lasem, także to tutaj jest, no, dodatkowe, bym powiedział, jakby zaangażowanie czy alert, żeby właśnie te wnioski były zgłaszane niezwłocznie po pojawieniu się zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu. Tą wiedzę, którą posiadacie, ewentualnie którą posiadają inni, powinniśmy natychmiast po prostu zgłaszać organom, które to przygotowują, ten plan, a więc dyrektorowi Regionalnemu Lasów Państwowych, bo zakładam, że kompletność danych, nie, powiedzmy, leśników jest no, zatrważająca. No nie, oczywiście. Teraz następne to jest składanie właśnie tych skarg, znaczy uwag i wniosków do założeń projektu planu. Tutaj to jest bardzo ważne, dlatego że to pierwsze posiedzenie tej Komisji Założeń Planu jest bardzo istotne, dlatego że są tam ustalenia ważne, istotne z punktu widzenia przyrodniczego. Mówię przede wszystkim o planach, znaczy o przygotowaniu składów odnowień i właśnie typów gospodarczych lasu. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy pilnowali właśnie tych zapisów, które są w instrukcji urządzenia lasu, które mówią o tym, że to powinno być zgodne, czy też powinny być uwzględnione te naturalne składy gatunkowe, jakie mamy w podręcznikach fitosocjologii. Konkretnie jest tutaj nawet cytowany, czy preferowany przez leśników podręcznik pana profesora Jana Matuszkiewicza z 2000, znaczy podręcznik i opracowanie duże właśnie dotyczące tych składów gatunkowych. Teraz oczywiście powinniśmy też brać pod uwagę, czy ta wiedza, nie, powiedzmy, o bioróżnorodności w nadleśnictwie, czy ona jest wystarczająca do tego, żeby przygotować prognozy oddziały na środowisko. W mojej ocenie to jest po prostu niewystarczające. Teraz należałoby również zwrócić uwagę na weryfikację lasów uznanych za ochronne i dążyć, nie, powiedzmy, do nowelizacji decyzji ministra w sprawie uznania lasów za las ochronny, gdyż te do tej pory, które ja zarządzenia i te nadleśnictwa, nie jest ich wiele, na 400 ponad 30, a ja do tej pory 5 tylko planów przestudiowałem. Wszędzie decyzje czy zarządzenia wcześniejsze dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznaniu lasu za ochronny w danym nadleśnictwie mają tylko jedną część A, czyli A mogłyby mieć jeszcze część B. Część A to jest wykaz drzewostanu czy oddziałów, niektóre są tymi lasami ochronnymi. A to, co może być i co rozporządzenie o lasach ochronnych z 1992 roku daje nam taką możliwość, czyli szczegółowe zasady urządzania tego lasu ochronnego. Tego nie mamy. Jedyne, co tutaj nam pozostaje, to jest odpowiedni paragraf tam właśnie z tego zarządzania. Teraz należałoby właśnie też oceniać drzewostany, które są wyłączone z użytkowania gospodarczego, czy właśnie to są wszystko już i kompletna jest to lista drzewostanów do wyłączenia. Następnie te, które wykazy drzew grób, nie, te pomnikowe, wszystkie te wymiarowe rzeczy, które też powinny być ewentualnie sprawdzone. Następnie tu bym jeszcze się
zaraz śledzę, korzystam z notatek z mojego tutaj z instrukcji. I to właśnie to mówiłem, te orientacyjne składy gatunkowe są bardzo istotne, dlatego że tutaj decydujemy o tym, jaki las będzie. A moje doświadczenia mówią tak, że jest to całkowicie ignorowane i docelowe składy, orientacyjne składy gatunkowe upraw nie mają się nijak do ich naturalnych, nie powiedzmy, wzorców. I mamy takie sytuacje, chociażby w nadleśnictwie Katowice, gdzie na siedlisku chronionym zresztą w dodatku, na siedlisku kwaśnej buczyny, czyli zespołu z natury w 90% złożonym z buka, na niżu mamy 100% udział sosny, proszę Państwa, już 8-letniej, na zrębie zupełnym i na orce pełnej gleby. Także tak, w ten sposób, nie powiedzmy, właśnie należy pilnować tych zapisów dotyczących właśnie tego elementu związanego z odnowieniem lasu. Także jest to po prostu no, wiele tych uwag, które tutaj zamieszczam. Następnie chciałbym jeszcze króciutko o następnym etapie po tej Komisji Założeń Planu. To jest oczywiście Narada Techniczno-Gospodarcza, która właśnie finalizuje już prace urządzeniowe i korzysta oczywiście z tych założeń projektu planu, więc one są tutaj, polegają tylko i wyłącznie na uczestnictwie w tej naradzie i oczywiście sprawdzenia tego wszystkiego, co w końcowych, nie powiedzmy tutaj ustaleniach, żeby sprawdzić właśnie, czy założenia nasze do złoszone w czasie konsultacji społecznych założeń do planu rządzenia lasu, czy zostały właśnie właściwie no po prostu, czy zostały skonsumowane i czy nasze uwagi zostały uwzględnione w takim stopniu, który będzie nas satysfakcjonował. Tu podam jeszcze, że należałoby też właśnie uważać, znaczy zwrócić uwagę przy ocenianiu tych wszystkich założeń i całego tego protokołu właśnie z Komisji, z Narady Techniczno-Gospodarczej, żeby to, co mnie po prostu brakuje, to ocena realizacji programu ochrony przyrody za okres zobowiązania poprzedniego planu, dlatego że to, co czytałem do tej pory, to są tak lakoniczne informacje, proszę Państwa, i uważam, że jeżeli ten program jest częścią planu urządzenia lasu, to stopień szczegółowości wykonania tego programu powinien być taki sam jak metrów sześciennych niewyrąbanych, mówię to tak skrótowo i emocjonalnie, jak w ramach gospodarki leśnej, co możemy przeczytać w referacie nadleśniczego, nie powiedzmy zadane dziesięciolecie. Moim marzeniem jest, żebyśmy taką samą informację otrzymali o tym, jak ochrona przyrody była zrealizowana za 10 lat w danym nadleśnictwie. Tego nie ma. To tyle moich uwag na razie dotyczących tego, jak moglibyśmy działać na rzecz lasu. Wymaga to, tak jak mówię, jednak no, doskonalenia się w zakresie wiedzy. Tutaj te zarządzenie numer 58 niewątpliwie daje nową szansę i nadzieję na przynajmniej na tą część właśnie tych lasów o społecznym znaczeniu, że nastąpi modyfikacja znacząca, bo tutaj te wytyczne, oczywiście one są tylko wytycznymi. Tutaj cała znowu całość, nie powiedzmy, decyzji czy tego, jak to będzie wyglądać jest w rękach nadleśniczego, ale bez udziału społecznego i bez udziału zaangażowanego i kompetentnego obywatela, to po prostu to zarządzenie i każde inne i każda inna ustawa no, będą martwe, czy też będą nieprzestrzegane. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą prezentację. Jest komentarz, że ochrona lasów lokalnych wydaje się niezwykle skomplikowana dla zwykłego obywatela, bo przydałby się jakiś kurs, żeby móc być przydatnym. Też mam takie wrażenie po wysłuchaniu tej wystąpienia. Kochaj, poznawaj las, zdobywaj ogromną ilość wiedzy, żeby móc działać, pilnuj, patrz na ręce. No właśnie, jest ciężko, a ilość tych... Nie powiedziałbym, bo tak się już dzieje.
Tak, tak, ilość inicjatyw. Znamy ludzi, którzy tak robią. Tak, oczywiście. Tak. Oczywiście. Marta wrzucała link do strony Lasów i Obywateli, którą tę stronę polecam, żeby ją poznawać. Zachęcam do zadawania pytań. Przejdziemy zaraz w tryby question and answers. Ja będę wybierać te pytania. No dobrze. Dobrze, to będę tutaj po kolei. Ja zachęcam do zadawania. Będę tutaj zadawać w takiej kolejności, w jakiej one się pojawiały. Mamy około pół godziny na rozmowę. Zosia, pytanie. Czy w projekcie urządzenia lasu zawarte są przestrzenie rekreacyjne? Jestem zaniepokojona ilością nowych ścieżek rowerowych powstających w moim lesie. Tak, plan urządzenia lasu przewiduje program zagospodarowania turystycznego. On jest konsultowany z gminami i właściwie można powiedzieć, że spełnia życzenia gmin i nie tylko, nie? Bo to sądzę, że gminy są naciskane na użytkowników rekreacyjnych, więc to jest elementem planowania, czyli organizowania, czyli urządzania lasu. Tak, niewątpliwie jest to element. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że zarówno program zagospodarowania lasu, jak na przykład również cały program remontów i inwestycji drogowych, melioracyjnych są podane w planie jako kierunkowe działania i one nie podlegają, słuchajcie, ocenom oddziaływania na środowisko. Mimo że nadleśnictwa mają programy, projekty techniczne już, nie dróg, mają projekty rowów i tak dalej, słuchajcie, nie podlega to procedurom. W ogóle cała infrastruktura, również turystyczna, nie jest przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko. Zero po prostu. Zero oddziały, znaczy oceny i reakcji i skutków. Tego nie mamy i to jest też kolejna, to jest moim zdaniem jest to po prostu naruszenie prawa, nie ustawy ocenowej. I to jest praca dla pracowni, żeby to prawo dotyczące ochrony lasów systemowych było na lepszym poziomie. Kolejne pytanie. Ona jest tak, to jest pytanie na dużym poziomie ogólności. Magda pyta, gdzie zgłaszać lokalizację wycinku lasów, które wydają się przesadnie wielkie. Wiele wjazdów, wycinki, mocno przerobione na wjazd, ciężki sprzęt, rozjechane drogi na małym obszarze leśnym. Tutaj jest raczej pytanie, gdzie interweniować u kogo, niż jak samemu, co można zrobić. Jeżeli plan urządzania lasu został zatwierdzony przez ministra, to nie ma. No, znaczy można po prostu na zasadzie interwencji u pana leśniczego czy leśniczego, ale sądzę, że tutaj nasza interwencja będzie bezskuteczna, dlatego że jeżeli jest możliwość realizacji planu urządzenia lasu, z którym wiąże się, nie, powiedzmy, wycinka i tak dalej, mamy tam podane miliony czy tysiące, czy setki tysięcy hektarów do wycięcia, więc po prostu tutaj tylko i wyłącznie samo zgłoszenie nic nie da, bo to będzie nieskuteczne. Natomiast jeżeli by można było ocenić, że te działania, czyli wjazdy, wycinki i tak dalej, są szkodą, którą możemy ocenić jako szkodę w środowisku, to wówczas po prostu należy taki wniosek, nie, czy takie zgłoszenie szkody w środowisku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska złożyć. Inaczej to po prostu nie jesteśmy w stanie zainterweniować, dlatego że oni wykonują plan. Czy zgłoszenie szkody wymaga jakiejś ekspertyzy, czy wystarczy złożyć wniosek? To znaczy instrukcje takie, nie, to znaczy społeczne, strony społeczne mówią, że wystarczy zgłosić wniosek, że organ powinien to, nie, powiedzmy, jakby rozszerzyć i dointerpretować, ale zazwyczaj dobrze jest mieć dobrze udokumentowany wniosek. Tak jak mówiłem, że jest to bardzo trudne prawo, bardzo trudna ustawa, dlatego że trzeba mieć stan sprzed szkody. Z
co zazwyczaj nie jest mało realne. To tylko niewiele miejsc nie ma, powiedzmy tak, udokumentowany stan sprzed szkody, że na przykład ja wiem, że tam była jakaś populacja, że tam było jakieś siedlisko czy coś. Zazwyczaj reagujemy w momencie, kiedy coś się dzieje i wiemy oczywiście, że to dotyczy czegoś chronionego już natychmiast. Jeżeli mamy dokumenty na to, zdjęcia, obliczenia czy cokolwiek, nie, no to wtedy jest to łatwiejsze. Natomiast oczywiście tam jest rozporządzenie wykonawcze do ustawy, które mówi o kryteriach, nie powiedzmy, uznawania czegoś za szkodę. Także życzę powodzenia. Ja czekamy już w tej chwili też, bo po raz pierwszy przygotowałem takie zgłoszenie szkody dla zagłębka bruskowanego. To jest gatunek dyrektywowy, dla którego wyznacza się obszar Natura 2000 i tak dalej, który w nadleśnictwie Katowice po prostu przestanie istnieć w ciągu 10 lat. Jego stanowiska zostaną zmiecione po prostu dosłownie i stąd w związku z tym jest szkoda zgłoszona w środowisku. Została ona umorzona i w tej chwili już od maja trwa postępowanie odwoławcze w Generalnej Dyrekcji, która co miesiąc przesuwa, nie powiedzmy, końcową tą swoją decyzję na ten temat. Także jest to bardzo trudne i naprawdę wymaga bardzo dobrego udokumentowania i wsparcia prawników. Ale najważniejszy jest sygnał z terenu, słuchajcie. Jeżeli nie będziemy mieli sygnału z terenu, to nie będzie nic, po prostu będzie zniszczenie. Także ci, którzy może wszystkiego nie wiedzą, ale widzą, są tymi oczami, które są potrzebne w lesie. Jest nas za mało, nie, żeby wszystko wypatrzyć, co się źle dzieje w lesie. Ważna jest wrażliwość. Kolejne pytanie, też dosyć ogólne. Po co nam, jako społeczeństwu, cała gospodarka leśna, skoro tyle z nią problemów? Cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to znaczy... Jako leśnik też wykształcony z krótką praktyką, bardzo krótką praktyką w lasach państwowych. Powiem, że wyrąbałem w swoim życiu 800 metrów sześciennych sierpów istebniańskich w nadleśnicy Ujsoły. To jest rezultat mojej pracy zawodowej po ukończeniu studiów. Więc ja nazywam leśnika, przecież leśnik sobie nie wymyślił tego dla siebie przecież, nie? Leśnik nie wymyślił siebie jako leśnika. Leśnik został wykształcony, to znaczy został wykreowany przez społeczeństwo, które oczekuje z lasu pewnych produktów. I dlatego leśnik jest narzędziem w ręku społeczeństwa do pozyskiwania z lasu, nazwijmy to metodami racjonalnej gospodarki leśnej, wyciągania z tego lasu to, co jest człowiekowi użyteczne. Dlatego pytanie jest, czy my społeczeństwo chcemy coś z lasu, czy nie chcemy? Bo wtedy, jeżeli nie chcemy, to faktycznie leśnictwo nam nie jest potrzebne jako gałąź gospodarki. Ale sądzę, że te 400 tysięcy ludzi, którzy przerabiają drewno na meble dla nas czy coś, by nas tutaj, no... Zresztą są już, nie powiedzmy, ta izba cała producentów drewna i tak dalej, znaczy tych już tutaj też protestuje przeciwko takiej, a nie innej polityce z cenami drewna i coś takiego. Nie? Także moim zdaniem tutaj to nie jest, pytanie chyba nie jest dobre, bo wydaje mi się, że ta gospodarka leśna jest nam niezbędna tylko do tego, żeby zapewniać produkty społeczeństwu. Jeżeli zrezygnujemy z czegokolwiek, nie będziemy chcieli, to wtedy oczywiście będziemy mieli tylko lasy ochronne, znaczy no będą... Nie wiem, albo dzikie, nie, bo nie utworzymy w nich parków narodowych, bo może wtedy już nie będą potrzebne parki narodowe, bo przecież po co są tworzone formy ochrony przyrody, żeby je ochronić przed gospodarką leśną, tak? Czy pana zdaniem pogodzenie funkcji społecznych i gospodarczych jest możliwe na tym samym terenie? To znaczy, no jesteśmy skazani na dialog i na kompromis, także to tutaj jesteśmy. Też oczywiście ubolewam nad tym, ale samo ograniczanie się, nie, to znaczy w stosunku do zasobów, które nam daje las, no jest to za mało. Nie? Dlatego po prostu wydaje mi się, że ten kompromis powinien być oczywiście. Prowadziłem przez wiele lat właśnie w ramach centrum również działalność dydaktyczną, więc mam wiele spacerów, nie, z dzieciakami z różnych wieku.
Więc właśnie ten problem poruszaliśmy, nie? Oczywiście, czy ta gospodarka leśna jest potrzebna, czy nie. No i ustalaliśmy właśnie tak, zaczynaliśmy od tego, nie kwestionowaliśmy gospodarki jako takiej, ale właśnie określaliśmy w procentach, jaką część lasu powinniśmy pozostawić w przyrodzie, a jaką część nie użytkować. No i zaczęliśmy, nie, to znaczy w tym naszym dialogu różnym wyszło nam, że no tak po 50% może na początek, jako zaczyn dyskusji. No i to wymaga, nie? Bo wydaje mi się, że no niewątpliwie jest potrzebny kompromis, bo intensywne, czyli sposób, nie, powiedzmy, czy urządzania lasu jest zależny od tego, nie, powiedzmy, jaką on ma wartość, jaką społeczeństwo ma atencję do lasów, jakie to ma znaczenie, bo jeżeli faktycznie ma to być tylko i wyłącznie surowiec, który zostanie wyeksportowany do Chin, to wydaje mi się, że no oczywiście, że to jest, można powiedzieć, barbarzyństwo. To jest najprostszy sposób eksploatacji i gospodarowania zasobem. Natomiast to, ile gospodarki, czyli ile ochrony, a ile cięć, to jest zależne od tego, jak społeczność danego kraju, nie powiedzmy, jest również zamożna. Dodam tutaj, że taką bardzo ciekawą pracę badawczą wykonał lata temu Instytut Badawczy Leśnictwa, który prowadził metodę ankietową, między innymi na leśnictwie Kobiór, to było również na Śląsku, zadawano, znaczy zwiedzającym las, nie, czyli takim właśnie użytkownikom lasu, zadawano pytanie, czy gdyby następowało zwiększenie funkcji ochronnych lasu, nie, co oznacza ubożenie kosztów, znaczy zysków, nie, tak to po prostu to jest ekonomia. Więc czy oni by chcieli się opodatkować samodzielnie? I słuchajcie, ponad 70 czy nawet 80% ankietujących było za tym, żeby złożyć się na ochronę lasu. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w stanie, nie, to znaczy tą daninę ekologiczną byśmy dali, żeby te lasy, powiedzmy właśnie, które byśmy chcieli chronić, że dalibyśmy po prostu pieniążki na tą ochronę. Także jest to jakby moim zdaniem też kierunek, na którym należy się zastanowić, bo w całych tych dyskusjach, w których uczestniczę również, zadaję sobie pytanie jedno, mianowicie, czy gdyby moi koledzy leśnicy nie musieli się troszczyć o wypłatę, a system gospodarki leśnej to jest samofinansowanie się, tak? Czyli to, co wyciągnę z lasu, to mam. I im mniej włożę w ten las, czyli im mniejszy koszt, nie, tego pozyskania, to więcej dla mnie. Czy gdyby oni byli wolni od tej troski, czy ta dyskusja i dialog z leśnikami wyglądałby inaczej, bo cała argumentacja, często argumentacja leśników wynika z obrony, nie, powiedzmy, płacy, stanowiska pracy, a nie z troski o las. Ale tej sytuacji oczywiście idealnej nigdy w życiu nie osiągniemy. I wydaje mi się, że są tutaj to, co wprowadza Unia Europejska, ten Zielony Ład, w którym też są zapisy dotyczące tego, że leśnicy by otrzymywali za zmniejszenie, zresztą są tam niepropozycje dość znaczące, nie powiedzmy ograniczeń, czy nawet ochrony ścisłej, więc żeby zrekompensować, nie powiedzmy, te ubytki, nie powiedzmy, w dochodach lasów, więc byłaby to odpłatność za usługi ekosystemowe. Czyli tutaj jest pewne też, nie powiedzmy, pewna furtka, która daje, nie powiedzmy, możliwość tego, żeby te pieniądze były inaczej dzielone i całe finansowanie ochrony, znaczy gospodarki leśnej byłoby też inaczej. Ale oczywiście to, żeby było inaczej finansowane, to też moim zdaniem powinno być inaczej robione. Bo nie może być tak i nie może być takiej sytuacji, że gospodarka leśna będzie prowadzona takimi sposobami, przeciwko którym protestujemy, a oni za to otrzymują pieniądze z usług ekosystemowych. Na to mojej zgody nie ma. A ciekawe, jak teraz w realiach kryzysu energetycznego, jaka byłaby gotowość ludzi do takich danin ekologicznych, o których Pan wspominał, do zbadania. Kolejne pytanie. Jak to sobie wytłumaczyć? Pododdział, ma status lasu ochronnego. Do wycięcia jest zapis prawdopodobnie w polu, że do wycięcia idą prawie wszystkie drzewa dojrzałe, czyli w praktyce wszystko, co jest związane z tą funkcją ochronną. Tak,
Tak, to jest sprzeczność, która jest zgodna z prawem. I tutaj niczego leśnikom nie jesteśmy w stanie, nie powiedzmy, zarzucić. Nadleśnictwo Katowice, wszystkie nadleśnictwa, które do tej pory oglądałem, to 95-96% mają lasów ochronnych i jakieś tam parę procent, nie powiedzmy, lasów gospodarczych tak zwanych. Katowice mają ich 400 hektarów, ku zaskoczeniu mojego, wszystko jest w mieście, więc nie ma różnic, nie ma żadnych różnic między lasem ochronnym a lasem gospodarczym. Wszystkie mają wieki ochronne, nie, to znaczy, które wcale, można powiedzieć, że elementy, nie powiedzmy, takie związane, nie powiedzmy, ze sposobem oceny, taksacji, użytkowania, aby uwzględniały, nie powiedzmy, status lasu ochronnego, tego nie ma. I zapis o lasach ochronnych jest zapisem martwym, zwłaszcza, że wszystkie decyzje, o czym mówiłem, nie zawierają elementu podstawowego, jakim jest szczegółowe zasady gospodarowania. To jest odpowiedź. Nie ma szczegółowych zasad, więc stosują zasady, które nazywa się zrównoważoną i trwałą gospodarką leśną. One są oczywiście tylko i wyłącznie, dla mnie są to słowa wytrychy, które służą do tego, żebyśmy spacyfikowali dialog społeczny. Kolejne pytanie jest bardzo konkretne. Gdzie zgłaszać wniosek o ustanowienie pomnika? Gmina. Gmina. Kolejne krótkie pytanie. Gdzie znaleźć link do BIP-u z informacją o gospodarowaniu lasu na 10 lat? Najpierw proponuję nadleśnictwo dane, jeżeli wiecie, gdzie jest wasze nadleśnictwo. I tam jest, nie zakładka, jest BIP. Potem trzeba tam kliknąć i tam jest taki, to jest zmieniona, niestety BIP-y zostały całkowicie zmienione. I tam mamy takie menu, w którym jest co robimy. Trzeba kliknąć w co robimy i z lewej strony nam się pojawia. I mamy tam ochrona przyrody, plan urządzania lasu. Trzeba kliknąć w plan urządzania lasu i tam będzie wszystko, nie? To znaczy będzie do pobrania obecnie obowiązujący plan, jeżeli jest, albo na przykład będzie tryb konsultacji, nie, w zależności od tego, na jakim etapie jest dany plan. Można z tego samego skorzystać również z tego samego jakby ścieżki dotyczącej regionalnej dyrekcji lasów państwowych danej, gdzie też mamy w BIP-ie, co robimy, mamy plan urządzania lasu, gdzie mają państwo pełny wykaz nie tego, co jest zatwierdzone, co jest robione, gdzie są konsultacje, gdzie są założenia dla całej dyrekcji, czyli iluś tam zbiorów nadleśnic, nie? 10. Kolejne pytanie dotyczy konkretnego miejsca. Nie wiem, na ile jest, będzie panu znane. Jak pan ocenia szansę na powstrzymanie zrębów zupełnych w lasach ochronnych dla miast metodą zastosowaną przez społeczników w Tarnobrzegu, czyli wniosek o ustanowienie zespołu parkowo-krajobrazowego z zaostrzonymi zasadami ochrony przyrody? Znam przypadek. Znam przypadek lasów tarnobrzeskich, czyli zwierzyńca w Tarnobrzegu, słuchajcie. No cóż, z jednej strony jestem pod wrażeniem tej uchwały i tej zapisów dotyczących ochrony czynnej, którą jako leśnik, nie, to znaczy jako leśnik i przyrodnik, no oceniam bardzo odważnie, znaczy, że to jest odważny krok. Nie znałem takich, nie powiedzmy, bo wszystkie do tej pory akty prawne, które dotyczyły, nie powiedzmy, form ochrony przyrody w lasach, w lesie, jako takim, no to oczywiście nie były tak dalekie, a nawet bym powiedział, słuchajcie, wbrew prawu, na przykład dwa użytki ekologiczne i nie tylko, bo również zespół przyrodniczo-krajobrazowy, dwa użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Lubliniec mają uchwały, słuchajcie, które wprowadzają wprost, że jest w nich prowadzona gospodarka leśna w oparciu o zatwierdzony plan urządzenia lasu. To jest sprzecznością totalną, dlatego że samorządy tutaj wyszły przed szereg i naruszyły, znaczy, no po prostu kompetencje swoje, dlatego że ustawa o ochronie przyrody, artykuł 45, mówi, jakie są zakazy i nakazy dotyczące form ochrony przyrody. Tutaj dopuszczono gospodarkę leśną w pełnym zakresie, jaki wynika z planu, co jest niezgodne z prawem. To samo dotyczy właśnie Miechowickiej Ostoi Leśnej i Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Więc kiedy zobaczyłem te zapisy, no to mówię, no świetnie, świetnie, no ale oczywiście za chwilę był pozew nadleśnictwa w tym, nie wiem, co to było, czy
Dąbrowa, tak? Tarnowska, czy no w każdym razie nadleśnictwo miejscowe, lokalne właśnie wytoczyło proces, nie? I tutaj w USA w Rzeszowie do tego się już odniosło pozytywnie. No i cóż, ja szanse wygrania procesu moim zdaniem są jakieś, nie? Natomiast jest to niezwykle ważny proces, proszę Państwa. Jeżeli w ocenie takiej prawnej, które tutaj różne mamy, to nadleśnictwo nie może być stroną, ponieważ nawet nie ma osobowości prawnej. Więc ja się pytam, na jakiej podstawie w ogóle nadleśnictwo nadleśnictwo tamto miejscowe w ogóle występuje w obrocie prawnym. To tak jako pytanie, nie powiedzmy, generalne. Natomiast chciałbym, bo tak jak mówię, no jeżeli w USA uznało, nie, to znaczy zasadność zaskarżenia uchwały samorządu, to ten proces ma kluczowe znaczenie dla Polski. Jeżeli wyrok będzie po myśli leśników, to koniec z ochroną przyrody w ogóle, nie? Także to jest no po prostu, dlatego dziwię się i bardzo, bardzo żałuję, że nie pomogliśmy władzom Tarnobrzega. One oczywiście to zrobiły we własnym zakresie i kiedy była procedura, nie powiedzmy ta odwoławcza, już nie powiedzmy to ja się dowiedziałem o tym trochę później i wydaje mi się, że trochę tych argumentów tam im zabrakło, które ja też przerabiałem właśnie przy projektowaniu takiego użytku ekologicznego lasu bukowego właśnie w Murckach, gdzie no po prostu nasza analiza prawna wykazuje, że kompetencje, nie, to znaczy nadleśnictwa w ogóle są żadne w formie ochrony przyrody i nadleśnictwo nie może niczego tutaj powiedzmy protestować, czy wręcz nie powiedzmy właśnie zaskarżać, dlatego że nadleśnictwo nie jest po pierwsze właśnie stroną postępowania, nie ma osobowości prawnej, a Skarb Państwa, czyli państwo powinno, znaczy i nie ma również, tak jakbym powiedział, nie ma nierówności ustaw, bo mamy ustawę o ochronie przyrody, która jest równoważna ustawie o lasach, bo tam się powoływano na ustawę o lasach, że nie będzie możliwości realizowania PUL-u, czyli planu urządzenia lasu. Tutaj mamy dwie równoważne ustawy i ustawodawca dopuścił organ, jakim jest gmina, do ustanawiania form ochrony przyrody. I to jest no po prostu kluczowe, a ponieważ ustawa o ochronie przyrody, ani ustawa o lasach nie zrobiły żadnej derogacji w sytuacji, kiedy mamy, nie powiedzmy, konflikt, tak, ochrona przyrody, gospodarka leśna, to one są równoważne, więc nie można wygrać, nie może leśnik wygrać po prostu sprawy dotyczącej rąbania nie w formie ochrony przyrody, którą gmina ustawiła. To jest moja ocena. Nie wiem, jak będzie z sądem. Zobaczymy, jak będzie wyglądało odwołanie, znaczy jak ten proces odwołania. I tutaj apeluję do wszystkich, którzy mają kompetencje w tym zakresie, żebyśmy wspomogli miasto Tarnobrzeg, bo jest to precedensowe zarządzenie z czynnościami ochronnymi, nie powiedzmy dla lasów jako takich, które są no po prostu, nie powiem, że są dobre, ale są po prostu dedykowany temu, jaki był cel po prostu tworzenia tego obszaru. Ci ludzie chcą mieć ten las, a nie żeby leśnik w nim realizował pól. Po co nam ochrona przyrody wtedy, tak? No. Nie odpowiedziałem na to pytanie. Nie wiem, jakie to może. A jest kolejne, podobne trochę, w jaki sposób można doprowadzić do wyłączenia części lasu z gospodarki. Tutaj przykład dotyczy, gdy teren graniczy z terenami, które powinny odlegać ochronie według dyrektywy unijnej, naturalne zbiorniki dystroficzne. No niestety, takie pojedyncze zbiorniki nie podlegają, nie powiedzmy, dyrektywie jako takiej, chyba że ten naturalny zbiornik dystroficzny, że spełnia, nie powiedzmy, kryteria wyznaczenia obszaru Natura 2000. Tylko wtedy. Natomiast z wyłączenia z gospodarki, znaczy trudno mi jest te naturalne zbiorniki dystroficzne, no to nie wiem, co oni tam robią na tych zbiornikach. Czy te dwie, czy sosenki, tak, rachityczne, które tam dogorywają,
czy oni tam gospodarują w nich, bo zazwyczaj te wszystkie te siedliska, nie powiedzmy, które są bagienne, wodne i tak dalej, one są wyłączane z gospodarki, jakby albo z wytycznych wynika to, znaczy ze standardów RSI, nie, bo nadleśnictwa, znaczy dyrekcje regionalne. Także nie wiem, co oni by tam mieli robić w gospodarce, znaczy z gospodarką leśną, bo moim zdaniem te naturalne zbiorniki dystroficzne tylko na swoim obrzeżu mają, nie powiedzmy, jakiś element drzewostanowy, którym no, byłby przedmiotem zainteresowania leśników. Natomiast tak to one są niedostępne nawet, nie? Sam nie wiem, samej zasady nie wiem, o co chodzi. Pytania takie bardziej szczegółowe przeplatają się z ogólnymi. Jak reagować na masowe wyręby drzew? No, organizować się w społeczności, to znaczy można samemu, ale można w grupie, można doprowadzić do uchwał gmin, w których się jest i takimi uchwałami dysponujemy. Byliśmy jakby inicjatorami, moderatorami, powiedzmy, przygotowania takich uchwał na przykład przeciwko planom nie, danego nadleśnictwa, do planu, nie? Natomiast na same masowe wyręby to tak jakby, no, trzeba by mieć jakieś dowody związane z tym, że to jest naruszenie nie, powiedzmy, wartości przyrodniczych, jest to naruszenie nie, gatunków i tak dalej, byłoby wtedy łatwiej. Natomiast na same masowe wyręby drzew, no, to tak jakby, no, można tylko i wyłącznie protest społeczny może być. To zresztą przykłady tego mamy już od lat, nie, powiedzmy, co mogą zrobić, co zrobili aktywiści i jaki jest wynik protestu społecznego na przykład w Białowieży, nie? Puszczy Białowieskiej. Tam po prostu ludzie się przywiązywali. Jako ostateczność, nie? Nawet byli sądzeni. Ale to są jedyne, można powiedzieć, sposoby. Natomiast można oczywiście próbować, nie powiedzmy, negocjować z leśnikami poprzez modyfikacje, nie? Znaczy poprzez podjęcie dialogu, ale samego no, znaczy trudno to nazwać też to pojęcie, nie powiedzmy, masowy wyręb drzew. To tak jak mówię, indywidualnie, grupowo, gmina, czyli samorząd, nie? I naleganie, znaczy na poziomie nadleśnictwa i na poziomie krajowym. Kolejne pytanie. Czy gdyby lasy były gminne, to gospodarka leśna byłaby lepsza? Ja myślę, że to nie jest problem własności, bo w Niemczech oczywiście no mamy na przykład większość jest, nie, powiedzmy, własności niepaństwowej i nieważny jest właściciel, tylko ważne jest prawo i egzekutor tego prawa, czyli kontrolujący organ. Dlatego no, nie wydaje mi się, że to nie jest kwestia pytania o własność. To jest pytanie o sposób gospodarowania, który określamy w ustawach czy ewentualnie instrukcjach. I o to powinniśmy walczyć, a nie o to, czy one powinny być takie same dla prywatnego właściciela, jak i czy gminnego, jak i państwowego. I najważniejsze by było to, żeby był organ kontrolny, jakiś urząd leśny, jakiś amt niemiecki, który by pilnował po prostu prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z prawem. Dziękuję za odpowiedź. Pojedyncze drzewo rosnące przy ścieżce na szlaku. Widać, że jest zdrowe, przeznaczone do wycinki. Co mogę zrobić dla jednego drzewa? No jeżeli ma wymiary ochronne, no to tu jest jakaś mała szansa. Nie? Czyli jest to drzewo, które spełnia kryteria drzewa pomnikowego. Natomiast walka, nie powiedzmy, o zdrowego dęba, który jest przeznaczony do wycinki, nie widzę. To znaczy, no można by szukać gatunków chronionych na nim, czyli porosty. Jeżeli to jest dość młody dąb, no to tam będzie trudno. Może jest siedliskiem gatunków ptaków, które tam się lęgną. Czy może ma jakąś dziuplę, którą wykorzystują nietoperze. Czyli szukamy elementów, które chronią, nie powiedzmy, to drzewo, ale on je wytną nie w okresie pozalęgowym, wtedy ewentualnie. Także no, obawiam się, że jeżeli, tak jak mówię, jeżeli nie jest on wartością jakąś, którą jesteśmy w stanie udowodnić, to walka o pojedynczego zdrowego dęba przy ścieżce oznakowanego do wycięcia
No raczej tutaj nie widzę żadnych podstaw nie do tego, żeby móc no, po prostu ochronić to drzewo. No. Może tam jest jakaś kapliczka, może by się pojawiła kapliczka ze świętym. To jest chyba jedno z ostatnich albo ostatnie pytanie, jeśli dobrze tutaj przejrzałam ten okno czatu. Czy certyfikacja na przykład FSC może być uznawana za zewnętrzną formę kontroli nad gospodarką leśną? No nie. Odpowiem wprost i uzasadnię dlaczego nie. Na wstępie powiem, że byłem jednym ze współzałożycieli Polskiej Grupy FSI. I pracowałem na rzecz tych standardów, naiwnie wierząc, że to doprowadzi do modyfikacji niegospodarki leśnej poprzez wprowadzenie miękkich standardów, niektóre nie są prawem, do stosowania przez tych, którzy gospodarkę leśną prowadzą. Ale kiedy dowiedziałem się od jakiegoś dyrektora Lasów Państwowych w Olsztynie, że oni mają jeszcze system fiński, i że oni będą się według fińskiego systemu oceniać, który jest no, mniej wymagający niż FSI, no to zgłupiałem i stwierdziłem, że wychodzę z tej gry, ponieważ nie może być certyfikat do wyboru, moim zdaniem. A drugie to powiem wam tak, że z zasobów lasu korzystają trzy instytucje. Jest to leśnik, który wycina, jest to urządzeniowiec, czyli pracownik Biura Urządzania Lasu, który przygotowuje to wycinanie, nie? Czyli dokument do wycinania tych drzew. I trzecim korzystającym z zasobów lasów jest certyfikat, znaczy jest firma FSI, znaczy firmy certyfikujące. Więc jak można oczekiwać, że firma korzystająca, to znaczy wynagrodzenie pobierająca z pozyskania drewna w tymże lesie, może być uznawana za firmę zewnętrzną, tak, kontrolującą gospodarkę leśną. To jest zbieżność interesów i nie mam żadnej wątpliwości, że FSI i cały system nie są kontrolą zewnętrzną. Tutaj jeszcze jedno faktycznie pytanie mi umknęło, konkretne o poziom pozyskania drewna w stosunku do przyrostu. Jest to około 23%, tak twierdzą przynajmniej leśnicy, ale chciałbym was tutaj uczulić na fetyszyzm używania tego argumentu, i albo jakby zrozumienia tego, co leśnicy nam mówią, że oni przecież wycinają tyle, co przyrasta. I no jest to oczywiście jedno wielkie kłamstwo, nie? Które jako leśnik mogę wam powiedzieć, jak to wygląda. Przyrost, i to jest przyrost na poziomie 9 metrów albo i więcej sześciennych hektarów teraz, nie? Przyrost, proszę Państwa, ten w tej wysokości, o której mówiłem, odkłada się w drzewostanach młodych, a wyrąb, czyli rębnie, dotyczą drzewostanów od piątej klasy wzwyż, czyli ponad stuletnich, gdzie przyrost jest niewielki, ale jest wielka biomasa. I operowanie tym przyrostem do czego prowadzi? Że przecież nie zmieniamy, nie, to znaczy przyrostu nie zmieniamy. Likwidujemy starodrzewie, ponieważ one są wyrąbywane. I taka jest prawda o tym przyroście. To mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć i dlatego, tak jak mówię, nie można przyrostem tłumaczyć czy usprawiedliwiać pozyskania, czyli etatu pozyskania. Skutki ekologiczne takiego właśnie argumentowania są katastrofalne dla starych lasów, dla ochrony różnorodności biologicznej, bo tam jest główne pozyskanie. Jeżeli zobaczycie sobie, jak wygląda właśnie przyrost, a gdzie jest lokowane rębnie,
znaczy czy z ręby, czyli pozyskanie, to zobaczycie, że to się ma nijak, ponieważ przyrost jest w młodych drzewostanach, a ten wyliczony przyrost, nie teoretyczny, większy, to jest realizowany jest w starych drzewostanach, które są dla nas najcenniejsze. Tak wynika, nie powiedzmy, te z planów, to ja śledziłem, to jest około 22-23%, nie procent, znaczy pozyskania, znaczy przyrostu. Ale tak jak mówię, przyrost odkłada się gdzie indziej, a realizowany ten przyrost, znaczy jego likwidacja tego przyrostu jest gdzie indziej i są to katastrofalne skutki. Tutaj ja o to pytałam, czy to jest podobne pytanie, czy powinno się dążyć do ścisłego podziału na lasy gospodarcze, w których jest prowadzona gospodarka leśna, i na lasy ochronne, w których jest realna ochrona. Nie wiem, czy pan by chciał jeszcze coś dodać. Mówi pan o tym. No, to znaczy, mówiliśmy na ten temat. Tak, no, moim zdaniem, to znaczy, po pierwsze, jest to, znaczy, podział na lasy gospodarcze i ochronne, no. Jest jakimś, nie powiedzmy, pytaniem, które, czy wyzwaniem, które należałoby rozważać, ale po to wymyślono lasy wielofunkcyjne w Polsce między innymi, żeby właśnie na to pytanie nie odpowiadać, czyli nie dokonywać podziału na, nie, to znaczy przestrzeni na gospodarkę i ochronę, bo jeżeli byśmy weszli w teren i byśmy to zaczęli realizować, to naprawdę mielibyśmy dylemat, co ma podlegać, nie powiedzmy, gospodarowaniu, a co ochronie. Dlatego wymyślono właśnie te lasy wielofunkcyjne, które oczywiście też są utopią i właśnie nawet, no tak, to jest utopia. To jest utopia, która zakłada, że w tym samym miejscu, nie, czyli w danym miejscu realizujemy wszystkie funkcje. Czyli tniemy, chronimy, tak? Co jest też oczywiście absurdem. Dlatego, że to jest niemożliwe do pogodzenia i dlatego jest to kwestia oczywiście, że byłoby fajnie, tylko proszę mi powiedzieć, gdzie byśmy tą gospodarkę leśną prowadzili, a gdzie ona byłaby chroniona, znaczy gdzie by lasy były chronione. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest to kwestia też tego podziału też, jaka część lasu byłaby gospodarowana, a jaka część lasu byłaby realnie chroniona. To, co mamy w tej chwili, i to jest dorobek, nie powiedzmy, no ponad 100 lat w Polsce, 150 lat ochrony przyrody w Polsce, to jest niecały procent powierzchni parków narodowych, rezerwatów, które są chronione ściśle. To jest mniej niż 1% lasów. Taka jest odpowiedź. A co? A my przecież chronimy, my chcemy chronić lasy, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie tworzymy parków narodowych. Tylko można by było to podzielić na zasadzie takiej, że mamy lasy ochronne, czyli po prostu obejmujemy ochroną, jedną z form ochrony przyrody, tak? I mamy pozostałe lasy, które są gospodarowane. I to jest tylko podział właśnie tego typu. Ale prowadzenie, tak jak mówię, tej gospodarki, tej wielofunkcyjnej, zrównoważonej, trwałej, to oczywiście jest tylko i wyłącznie slogan, który jak widzicie, nie po to protestujemy, dlatego że to skrzeczy po prostu, to nie działa. Nie działa po prostu. Trwała, zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna to jest fikcja. To jest fikcja, która jest nierealna do wytworzenia, do realizowania. Niemożliwa. Nie można w tym samym miejscu chronić i ciąć. Bo albo chronimy, albo tniemy. I dlatego te podziały takie powinny, znaczy, no muszą być ostre. No. Ważne jest tak, żebyśmy ten podział nie podzielili taki, że zostawiamy lasy ochronne, nie powiedzmy, które są chronione, i lasy gospodarcze, bo rzecz polegałaby na tym, po pierwsze, ochrońmy to, co jest do ochronienia, a to, co zostaje jako niechronione, byłoby ochronnie gospodarowane, byłoby ochronnie zagospodarowywane. Nie można nie uwolnić przestrzeni do gospodarki leśnej, która nie spełnia kryteriów związanych z ochroną przyrody i tak dalej, i tak dalej. Jakby miał wyglądać las nieprowadzonej właśnie gospodarki leśną, który nie byłby lasem ochronnym, czyli lasem gospodarczym. To jest no po prostu taka utopia akademicka, bym powiedział, nie? Dlatego należy dokończyć proces, nie powiedzmy, tworzenia form ochrony przyrody, a te lasy, które już no po prostu nie spełniają na dziś tych kryteriów,
jakby, nie powiedzmy, wartości przyrodniczych, to po prostu trzeba walczyć, nie powiedzmy, o sposób racjonalny, ale nie w rozumieniu inżynierskim, nie tylko racjonalny, ekologicznie i przyrodniczo, znośny. Cała gospodarka, tak jak mówiłem, urządzanie lasu, inwentaryzację gatunków, prognozy oddziaływania na środowisko, to musi być zrobione po pierwsze rzetelnie, uczciwie i etycznie. To jest wyzwanie dla leśnictwa, ponieważ na dziś jest to robione nieuczciwie, w oparciu o lobbowane prawo, tak? I nierzetelnie, jeżeli chodzi o sprawę etyki i wiedzy naukowej. Tak ja oceniam, nie powiedzmy, procedowanie planów urządzania lasu. To musi się zmienić. I to musi się zmienić w interesie leśników. Nie w interesie społeczeństwa, w interesie leśników. Bo inaczej cały ten spór o las, mój las mały, będzie przez leśnika przegrany. On przegra. My docelowo jako obywatele wygramy. Może nie ten las, może jego następca, ale na pewno doprowadzimy do takiej sytuacji, że ten las i cały proces użytkowania lasu będzie uczciwy. Uczciwy i przyroda będzie podlegała ocenie i w ocenie oczywiście będzie głos jej będzie udzielony przez dobrych specjalistów. W tej chwili przyroda się nie broni. Jest bezbronna wobec tych, którzy mają niecne zamiary wobec niej. Także to jest przyszłość. No, nie wyobrażam sobie, że proces, nie, to znaczy ten właśnie prawny, nie, powiedzmy, tych wszystkich standardów prawnych, wszystkiego całego, że nie będzie uczciwy. Za tym wszystkim się kryje, tak jak zadałem pytanie, czy to, co robią leśnicy w tej chwili, jak argumentują, jakie strategie przyjmują komunikacyjne, czy wynika z tego, że bronią samofinansowania się, bo to jest jedyne źródło dochodów, czy też gdyby byli wolni od troski i część niezbędnych środków finansowych na to, żeby, nie powiedzmy, utrzymać kadrę leśną, ale żeby te pieniądze pochodziły nie z eksploatacji, ale z samodaniny, czyli z daniny ekologicznej społeczeństwa, czy też z innych źródeł, czy by ta dyskusja nie była inna i wtedy byśmy wszyscy rozmawiali o lesie, a nie o miejscach pracy. Pomijam oczywiście sytuację taką, że to obserwuję też, że mamy sytuację taką, iż dochodzi do, znaczy to nie jest konflikt, bym powiedział, no do różnicy, która jest różnicą ortodoksyjną w rozumieniu lasu. I dlatego cały ten dialog, który prowadzimy, albo jak rozumiemy lasy, musi prowadzić do wyrównania poziomu komunikacji. Czyli wszyscy musimy przyznać, że las jako formacja roślinna da sobie radę, natomiast leśnik bez lasu sobie nie da rady. I to jest prawda oczywista, od której powinniśmy zacząć. Cały ten dialog. I musimy sobie przypomnieć, jak żyje las, kiedy nie ma leśnika albo nikt o niego nie dba. To jest podstawa całej dyskusji i modelu gospodarki. Nie możemy przyjmować argumentów takich, że uzasadniających gospodarkę leśną, że zamiera, że się starzeje, że wymiana pokoleniowa. To są naprawdę, proszę Państwa, dwie różne bajki. Podam jako przykład, jeżeli te 12 tysięcy lat od ustąpienia lodowca mamy zapisane w pyłkach, w torfowiskach, zakładając, że tu na niżu to jest około 10 tysięcy lat formowania się lasów, jeżeli przyjmiemy 450 lat jako generację lasu, to mamy 20 pokoleń, słuchajcie, drzew, które przeżyły bez siekiery leśnika. Siekiera leśnika w ekosystemie lasu polodowcowego to jest niecałe 250 lat. To są pierwsze instrukcje z gospodarki leśnej.
Więc mówienie o tym, że las sobie nie da rady, że zamrze, że musi być rąbany w stulecie, to jest nieprawda. To jest nieprawda. A gospodarka leśna jest prawdziwa tylko w tym zakresie, w jakim ujarzmiła ekosystem lasu, system planu urządzania lasu, który jest doskonałą instytucją produkcji drewna według najmniejszych kosztów. I tyle jest wyrzeczeń, czy tyle jest ustępstw, ile wywalczymy. My, obywatele, czy też obrońcy przyrody. Przecież nie znam leśnika, niewiele jest przykładów, żeby leśnicy tworzyli rezerwaty przyrody. Słyszę głosy takie, że no popatrzymy, jak ten rezerwat sobie da radę, proszę Państwa. Więc ja się pytam, gdzie my jesteśmy? Jeżeli leśnik do wzorca przyrody w ten sposób się odnosi, to ja się pytam, czy on jest niemądry, czyli nie ma wiedzy, czy jest zarozumiały, czy jest nieetyczny. Wybór do Państwa należy albo do nich. To jest, tak być nie może po prostu. Ten dialog musi zostać rozpoczęty, ale takiego dialogu nie ma. Ja jestem członkiem tego premium doradczego pana dyrektora, ale z obecnym pełniącym obowiązki dyrektorem nie miałem jeszcze możliwości i nie odpowiada na moje pisma. Nie odpowiada żaden z tych dyrektorów generalnych. Pierwsze moje takie pismo wystosowałem w 2017 roku, kiedy był spór o puszczę, kiedy nie UNESCO i całe, nie powiedzmy, te były właśnie zawirowania wokół tego, kiedy poprosiłem o spotkanie komisji, znaczy tego forum ekologicznego przy dyrektorze generalnym Lasów Państwowych, bo przecież Białowieża to jest ważny temat, był. Cisza. Cisza. Leśnicy nie chcą dialogu. Powołali alternatywną jakąś grupę młodzieżowa jakaś tam, nie? Leśna. Jako bojówka. Tak bym to powiedział, bo po prostu tak to, takie zachowania są. Nie ujmując nic przeciw młodzieży, nie to znaczy, że się zaangażowała w to, ale po prostu jest to zaangażowanie w złą sprawę, która ma z góry założoną tezę. Także jest to no po prostu, musimy, jeżeli chcemy naprawdę wybrnąć z tego, jeżeli uczciwi są, moi koledzy są mądrzy, uczciwi, etyczni, to ten dialog musi nastąpić, bo inaczej faktycznie będziemy walczyć o pojedyncze małe lasy. Może wygramy, może nie. Podam, że można wygrać. Podam wam przykład pozytywny, bardzo. Nadleśnictwo Brynek, gdzie w wyniku konsultacji społecznych, to znaczy tak my to odbieramy jako konsultujący, słuchajcie, udało się obniżyć etat pozyskania o 25%, ten, który był planowany, co przekłada się na 500 hektarów prawie, słuchajcie, obronionych zrębów, znaczy lasów przed zrębami zupełnymi. Można. Ale jakby zaangażowanie społeczne było olbrzymie, bo nadesłano 254 uwagi, proszę Państwa, do planu, a niestety w innych, nawet już w tej chwili też konsultowanych, praktycznie aktywność społeczna jest zerowa. Jest jedna uwaga albo w ogóle nie ma i do tej pory leśnicy mieli komfort, że konsultacje, wszystko było. Jedna uwaga, którą zbyto, a zwłaszcza zazwyczaj, jeżeli była pisana tak jak tutaj, no w sposób, karygodny, nie? I odpowiedzi dyrektora regionalnego w Katowicach na wnioski społeczne, nie? Które się wyrażały sformułowaniami typu wycinka lasu, więc regionalny dyrektor Lasów Państwowych zamiast podziękować za głos, nie? Wniosków i uwag, to zwrócił uwagę tej osobie, że nie zna pojęcia wycinki, że oni stosują 35 rodzajów cięć. I taka jest odpowiedź leśnika, proszę Państwa, na propozycję. Dużo jest do zrobienia, zarówno przez stronę społeczną, jak i przez leśników, także na pewno. I mam nadzieję, że lasy te nasze małe, nieduże, lokalne, że właśnie to doświadczenie nasze wszystkie zbuduje ten wielki las, którym jest Las Polski.
Niech tak się stanie. Dyskusji na pewno brakuje. Pani Jerzy, bardzo dziękuję. Przeciągnęliśmy trochę, nawet trochę bardzo. Tam jeszcze padło jakieś krótkie pytanie, bardzo takie szybkie. Czy pomnik przyrody może być w lesie? Tak. Oczywiście. Tak, prosta odpowiedź. Tak. Właśnie zaproponowaliśmy 227 pomników przyrody w lesie. Nadleśnictwo Katowice odpowiedziało negatywnie na tą propozycję, mimo że dokonałem oceny, że wszystkie te drzewa były albo w lasach, niektóre oni ochronili jako nieprzeznaczone do, znaczy jako cenne przyrodniczo. Także no naprawdę jest sprzeczność totalna między opinią nadleśnictwa, a tym, co mają zapisane w planie urządzania lasu. To jest no po prostu kuriozalne. To też jest jeszcze takie szybkie pytanie, co z ochroną konwali? Tutaj pewnie zgłoszenie szkody w środowisku? No niestety konwalia nie jest już gatunkiem chronionym, chciałem powiedzieć. Także po prostu tutaj nie mamy żadnego jakby tytułu do tego, żeby móc cokolwiek robić. No piękna jest konwalia, ale to jest jeden z przykładów gatunków, tak jak na przykład kruszyna też, które zostały wyeliminowane. Nie, powiedzmy jest, i to właśnie, tak jak mówiłem, to jest psucie prawa i całe lobowanie, bo nie tylko, nie powiedzmy tu konkretnie leśnicy, a tu akurat nie leśnicy. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli jest lista gatunków, które zawadza inwestorom albo prowadzącym eksploatację lasu, to się zmienia, dokonuje się właśnie zmian. I taką zmianą było właśnie kruszyna, nie powiedzmy, pospolita, która praktycznie występowała wszędzie, więc paraliżowała, nie, to znaczy wszystkie ruchy inwestycyjne, bo była gatunkiem niechronionym. Także pozbyto się tych gatunków. Te, które są niewygodne. Drugim takim gatunkiem, i to skandalicznie, proszę Państwa, jest to, co zrobiono w ostatniej nowelizacji ze stycznia tego roku ustawy o ochronie przyrody. Mianowicie, proszę Państwa, taki gatunek jak zagłębek bruskowany, o którym mówiłem, gatunek z dyrektywy, załącznika drugiego dyrektywy siedliskowej, został w Polsce poprzez nowelizację ustawy pozbawiony całkowicie ochrony. Mimo że z gatunkiem, który no po prostu jest na chwilę jeszcze, sądzę, że ci, którzy po prostu to zrobili, że wiedzą o tym i że chwilowo tylko na razie jeszcze, ponieważ aktualizacja na pewno będzie po konsekwencjach, nie powiedzmy zmiany ustawy, będzie nowelizacja rozporządzeń wykonawczych o gatunkach chronionych. I zagłębek bruskowany, gatunek, proszę Państwa, relikt, nie, związany z martwym drewnem, nie będzie podlegał wyłączeniom gospodarki leśnej. Tak robią leśnicy. Tak robią leśnicy. Pozbyli się już problemu z gatunkami mszaków, które są związane z martwym drewnem. To już dawno zrobiono, nawet nie wiem kiedy. Natomiast w tej chwili wszystkie 8 gatunków, które są gatunkami właśnie związanymi z martwym drewnem, a które blokują, nie powiedzmy, eksploatację lasu, zostały wyeliminowane tą nową ustawą. Tak się działa w Polsce. To już jest naprawdę ostatnie pytanie. Przykład dobrego systemu leśnego ze świata. Niestety nie mam żadnego doświadczenia w studiowaniu systemów leśnych. Muszę powiedzieć, że tylko studiowałem programy nauczania ponad 70 uczelni leśnych na całym świecie, ponieważ byłem pełnomocnikiem wojewody katowickiego do spraw utworzenia Górnośląskiej Akademii Rolno-Leśnej. I wtedy moim zadaniem było prześledzenie wszystkich właśnie, nie powiedzmy, no, programów nauczania i stworzenia programu nauczania dla tejże akademii. No niestety on został przeze mnie opracowany. To był jeszcze czas analogowy, więc za pomocą Poczty Polskiej zdobywałem wszystkie olbrzymie, opasłe, nie, dokumenty typu program nauczania dla jakiegoś tam, nie powiedzmy, uniwersytetu w Kanadzie czy gdzieś. Także nie znam, nie mam żadnego pojęcia. Wydaje mi się, że leśnik jest wszędzie taki sam. Po prostu po pierwsze, znaczy, tak jak mówię, leśnik jest narzędziem społecznym. Proszę go traktować po prostu jako użyteczny członek społeczeństwa, który zna się na wyrębie lasu i który wyrębuje ten las, balansując pomiędzy ochroną, nie, a kosztami. Ograniczenia wynikające z ochrony to jest to, co im narzucimy, to, co społecznie, nie poprzez ustawy, ale nie zawsze. Jak widzicie w zespołach, znaczy w formach ochrony przyrody, leśnik uważa, że może rąbać dalej, nie? Co jest nieprawda.
Także to jest no, po prostu nie znam. I leśnik na całym świecie jest taki sam. Będzie rąbał i ograniczenia w rąbaniu wynikają z przepisów prawa, ewentualnie miękko z certyfikatów, ale mówiłem, jakie są uwarunkowania certyfikatów i tego, co po prostu jest ekonomią, nie? A oczywiście my leśnicy naprawdę jesteśmy mądrymi leśnikami, dlatego że cały system prowadzenia lasu, nie, powiedzmy zaklętego w planie urządzenia lasu, jest kwintesencją naszej wiedzy o przyrodzie, o tym, w jaki sposób można ją łupić, czyli w jaki sposób można eksploatować bezpiecznie, nie, w sensie gospodarczym, ekonomicznym bym powiedział nawet, bo są pewne granice, których leśnik nie może przekroczyć, takie jak wymagania ekologiczne gatunków, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj wiedza, nie, powiedzmy, jak wyciąć najtaniej, nie, powiedzmy, i tak dalej, to jest, ale oczywiście też uczyli nas i znamy, nie, mamy system rębni i tak dalej, czy sposobów gospodarowania w lesie, że mamy nie skrajności, od rębu zupełnego po rębnię przerębową, czyli las trwały. Taki, który na przykład Szwajcarii się stosuje, to jest rębnia właśnie taka ciągła, gdzie nie zauważymy nawet zmian w gospodarowaniu lasu. Kwestia kosztów. To jest kwestia kosztów, a jeżeli koszty, nie, to znaczy jeżeli decyzję podejmujemy na podstawie kosztów, to jest tak jak jest, a jeżeli byśmy byli zmuszeni do podejmowania decyzji innych niż tylko kosztowe, to moglibyśmy zmienić model gospodarowania. I tak jest na całym świecie, także nie wiem, czy jest dobry system leśny, bo to zależy wszystko od tego, jak, w jakim kontekście jesteśmy, jak aktywne są społeczności, jak to wszystko działa, nie, powiedzmy, i jakie są jakby no, zmiany tego systemu społecznego i spojrzenia człowieka, bo to człowiek decyduje o tym. To, że mamy taką inną gospodarkę, to przecież od nas zależy. Będę powoli zamykała przestrzeń. To było już naprawdę ostatnie pytanie. Chciałam na koniec jeszcze tutaj wyświetlić informacje od Marty z Lasów i Obywatele. To jest ten materiał, o którym pani, że mówił na samym początku tej instrukcji dla obywatela. Tutaj polecam stronę Lasy i Obywatele. Polecam sięgnąć po Dzikie Życie październikowe i po wywiad, polecam prenumeratę Dzikiego Życia. Gdzieś w międzyczasie padło jeszcze też takie pytanie, jak się tego wszystkiego uczyć. Na pewno korzystać z doświadczenia innych aktywistów. Lasy i Obywatele to jest ten adres. Pracownia na pewno będzie robiła i kontynuowała szkolenia strażników miejsc przyrodniczo cennych, strażników przyrody. Więc bądźmy w kontakcie. Państwo na pewno są czytelnikami naszego newslettera, będziemy informować o tych działaniach. Już za tydzień będzie kolejny webinar poświęcony sprawom leśnym, a ja dziękuję panu Jerzemu za to spotkanie. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za ciekawe pytania. No i działamy na rzecz lasów. Do zobaczenia, dobranoc.